cześć, lato nastało, a pompa nadal działa. No ale nocami u mnie jest 7-10 stopni, więc dom się wychładza i wieczorami ją uruchamiam na jakiś czas, aby troszeczkę podgrzała temperaturę w domu. Jeszcze troszeczkę ona działa, za niedługo wezmę i pewnie ją całkowicie wyłączę. Myślę, że można podsumować już ten rok. Pokażę Wam jeszcze, jakie zmiany u mnie nastąpiły. Założyłem takie pajączki, na razie tak bez pudełek, testowo. A założyłem co? Przede wszystkim tutaj założyłem przepływomierz. Przepływomierz dość duży, bo 1,5-calowy. Podpiąłem go pod ESP, a docelowo podpięty jest też pod Home Assistanta. Tak samo założyłem już tutaj dwa czujniki temperatury. Jeden jest na zasilaniu, drugi na powrocie. Spiąłem je tam dokładnie i umieściłem ich nad rurką, żeby były dobrze ocieplone i oddawały rzeczywiste pomiary. Powinienem dać te czujniki w środku, w przepływie wody, no ale to mieć dość dobrze przewodzi temperaturę i bierze i mi to daje za niedługo dość dobry odczyt. Tutaj po zastosowaniu tego miałem taki troszeczkę mniejszy calowy, ale okazało się, że światło jego jest znacznie mniejsze, więc zakupiłem większy przepływomierz i ten przepływomierz bierze i nie ogranicza mi przepływu właśnie w instalacji. Dzięki temu jestem w stanie sprawdzić takie prawdziwe COP, nieszacunkowe, które miałem. No i teraz możemy porozmawiać o tych prawdziwych parametrach, które osiąga ta pompa. Udało mi się jeszcze w pompie ustawić częstotliwość kompresora, bo standardowo był, przepraszam, sprężarki była na 40, obecnie zmniejsza się ona do 30. No więc tak, tutaj mam moje centrum sterowania dotyczące pompy. Na tamtych czujnikach, na ESP, pobieram temperaturę zasilania, temperaturę powrotu. Te dane są wyciągane u mnie z TUI, natomiast przepływ jest też z ESP. Od razu chciałem podziękować kanałowi SmartJack. Dużo od niego rzeczy wyciągnąłem do mojego projektu i część rzeczy, które on robił u siebie w pompie, wykorzystałem. Natomiast tutaj mam, tak jak widać, Home Assistanta. W Home Assistancie sobie to oprogramowałem i użyłem do tego wzoru. Wzór, no to pierwsza lepsza strona na internecie, wzór nam odciepnął wymiennika, a potem dzieląc moc cieplną przez waty, które pobiera pompa, można łatwo wyliczyć COP. Tu mamy ten wzór, gdzie tak jak widać opis jest moc cieplna, to jest całościowo. Przepływ wody, ciepło właściwe, gęstość wody, temperatura wody, zasilanie i powrotu. No i tutaj jest tak jak użyłem tego wzoru, natomiast ciepło właściwe, jak widać na przykład według tej tabeli, przepraszam, nie ciepło właściwe, ciepło właściwe, chociaż utrzymuje się mniej więcej na tych samych wartościach, ale zmienia się gęstość w zależności od temperatury wody. Ja użyłem właśnie tych do moich obliczeń, a gęstość wody nie brałem tak cudownie, idealnie, ale żeby było chociaż różnie. No mniej więcej woda u mnie na kaloryferach jest między 24 a tam 40 stopni. Tutaj w
tej tabelce akurat nie tego nie ma, no ale ja to zaprogramowałem mniej więcej w ten sposób. Tu są nieznaczne różnice, ale jednak one się biorą i różnią. Myślę, że to ma coś wspólnego też i z wzorem, i z COP. Wracając, po podstawieniu tych danych do wzoru jest wyliczane między innymi COP. No i tutaj są te jakieś tam wartości. Natomiast teraz ze względu na to, że temperatura otoczenia jest dość wysoka, bo jest tam 10, 12, 15 stopni, chociaż spada w nocy i do 4, no to to COP też wychodzi dość dobrze. Tutaj wziąłem sobie defrost, ale to tylko i wyłącznie po to, żeby widzieć, jak tam to wygląda. Teraz tak, jak u mnie wyglądało zużycie. Za cały ten sezon zacząłem grzać mniej więcej od tutaj, któregoś tam 10 października, chyba coś takiego, 11. No i jak widać, tak mniej więcej na ten sezon się to kształtowało. Największe jakieś takie mrozy były właśnie tutaj gdzieś u mnie w grudniu, ewentualnie tutaj na przełomie stycznia i lutego. Pobrało dużo energii. To jest pobór. Natomiast temperatury zewnętrzne, a tutaj mamy temperatury zewnętrzne, tak jak widać o tutaj, no to ta niebieska kreska, wahały się, o tutaj takie grubsze były minusowe, no to powiedzmy, że tutaj początkiem grudnia, tutaj mieliśmy taki epizod, bodajże minus 20 nawet na chwilę było. No w każdym bądź razie ogólnie większość sezonu ta niebieska kreska pokazuie powyżej zera. Tu mówię, takie grubsze przymrozki były. Więc jakby na to nie patrzeć, jest to temperatura plusowa w tym sezonie. Teraz tak, oprócz tego, co mi pobrała pompa, na pewno... A ile to pobrała? Proszę zobaczcie. Od ten sezon, od października do obecnego czasu, pobrała 2640. Jest to niewiele, z tym, że ja ją ustawiłem w trybie takim hybrydowym, aby do około 0 stopni działała sobie tylko i wyłącznie pompa, a poniżej tego, żeby się uruchamiał gaz. Gaz się także uruchamiał podczas defrostów. Ta pompa ma jakieś takie sterowanie i algorytm, że jeżeli by nie dała rady przez dłuższy okres dogrzać, to także weźmie wtedy, uruchomi sobie ten gaz. No powiem szczerze, nie za wiele go tam uruchamiała, jednak o, jeszcze ona uruchamia w początkowej fazie grzania, na przykład gdy była wyłączona ze względu na to, że osiągnęła zadaną już temperaturę i rozładowywała bufor ciepła. Po jakimś okresie, gdy się uruchamia, odpala na samym początku gaz, znaczy w moim przypadku gaz, bo może być to równie dobrze grzałka elektryczna. I potem spada, gdy COP rośnie, no to wyłącza sobie to drugie źródło. Nie jest to spowodowane tym, że ona sobie nie dałaby radę, tylko jest to tak ustawione z powodu tego, żeby w tych mniej sprzyjających warunkach pobierała ona troszeczkę mniej prądu. No i cóż, tak jak widać, jest tutaj niewiele, a ile tego gazu pobrała? No to popatrzcie, od około tego, powiedzmy, października do kwietnia, no to mamy tutaj jakieś mniej więcej 200-240 metrów sześciennych gazu. A jak to się przedstawiają faktury? No tak, jak widać, 150-120, tu było 300, to była rekordowa faktura, to była za styczeń. Tu mamy luty. Chcę nadmienić, że w tych powiedzmy kwotach są to kwoty za ciepłą wodę i za
oprócz ciepłej wody jest jeszcze za abonament. Także nie wygląda to jakoś strasznie. Patrząc na ciepło właściwe, zapotrzebowanie mojego domu to jest 25 tysięcy kW. Na pewno w tym sezonie tego nie osiągnąłem i znacznie mniej udało się pobrać, co zaowocowało oczywiście mniejszymi rachunkami. Jak widzicie, na taki dom, który u nas jest, to nie jest to zbyt duże zużycie. Myślę, że ludziom niektórym, którzy byli wystraszeni i wieszczyli mi, że zużyje nie wiadomo jakie tysiące kilowatów lub że zaraz się zepsuje, no to na razie im to troszeczkę popsuło szyki. Jakieś 2 tygodnie temu dołożyłem trochę większe grzejniki w salonie, no ale to są takie powiedzmy szczegóły. Przy okazji ściągania, znaczy spuszczania wody, żeby zamontować przepływomierz, to też dołożyłem właśnie tych grzejników. Myślę, że w kolejnym sezonie pozwolę jej więcej pracować, aby też mniej zużyła gazu. Myślę, że w tym roku to był dość łagodny sezon i zarówno to, że grzeliśmy praktycznie od października, no praktycznie do kwietnia. W tamtym roku, pamiętam, jeszcze w maju się przepalało. Zresztą o tutaj widać w tamtym roku jeszcze w maju 150 kW pompa wzięła. Tu mamy kwiecień, a w tym roku dla porównania mamy raptem 44 na chwilę obecną. No to mamy 1/3 miesiąca za nami, więc pomnóżmy to razy 3, a na pewno temperatura będzie też i rosła. No więc widać, że tutaj jest zarówno tu, jak i tu ilość pobranej energii jest całkiem przyzwoita. Jeszcze jedną rzecz chciałbym wam pokazać. Dużo ludzi brało i mówiło, że ta pompa nie ma żadnych certyfikatów, że w ogóle ona się do niczego nie nadaje, że to jest czysty Chińczyk i że jest w ogóle dziadostwo. Ja wcale jej nie bronię, nie ukrywam, że ona była znacznie tańsza, ale wchodząc na stronę K-Marku, ta pompa tutaj się znajduje. Proszę zobaczyć, tu jest dużo różnych innych pomp, a zwróćcie uwagę na to, że niektórych polskich producentów robiących u nas w Polsce tego tutaj nie mają, tych swoich odpowiedników. Ale w każdym razie to jest ta pompa, którą ja posiadam. To jest dokładnie ten model. Można sobie tutaj na nią kliknąć. Po kolei wszystkie parametry, które ona spełniła, które są przebadane, a nie wyssane z palca. No i jak widać u mnie, po moim zużyciu, na moim domu, nie wygląda to tragicznie. Pozdrawiam was na razie i do usłyszenia w następnym filmie. Trzymajcie się, hej.